Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Resident Evil 7, dodatek córki. Tym razem pokażę, jak zrobić złe zakończenie. Już ten początkowy filmik sobie skipniemy z tymi wiadomościami, jako że widzieliśmy w pierwszym zakończeniu. Okay. Open up. Down another one. I'm coming. Oh. Oh, she's so young. Yeah. How's the other guest? Sleeping, poor thing. Yeah, I say let him. He'll be okay here for a few days, leastwise till we can get him into town. Zoe, go get some fresh clothes from the laundry room, okay? Oh. I tak jak poprzednio, czyli za pierwszym razem, musimy znowu wziąć ubrania, ale tym razem już nie będziemy szli po wytrych. Oh, come on, can't you put her somewhere else? Oh, Lucas, you just hush. You've long outgrown that room. Always wanted to run a bed and breakfast. You got your big break, didn't you? Get her to bed. I'll put some soup on. Good night for soup, don't you think? Excuse me, Lucas. Okej, lecimy. Po ubrania. Jack took her up to Lucas's old room. Okej, do Lukasa na górę do pokoju. Honey, please get her cleaned up and into some dry clothes. I need to check on the boathouse. It's half on the water last I looked. Yes, Daddy. All right, little girl. Let's get you cleaned up. They're mine now. What? Okej, odpalamy zapalniczkę. Daddy, is the power out? Was there a lightning strike? I musimy teraz chyba na dół zejść, z tego co pamiętam. Where'd that little girl get to? Tak jest. Zobaczyć, co się stało. Czyli Lukas będzie leżał na ziemi. Lucas? What happened? Are you okay? Okej, wracamy na górę. I zmierzamy do łazienki. Mama, is that you? Zoe, come look. Come see her gift. Look at all the pretties my little girl has given me. Kiss me, lover. Okej, do garażu, Polina. Wracamy na górę. No!
Tylko zanim tam pójdziemy, zobaczmy, czy mamy tutaj drzwi otwarte do tego pokoju. O, właśnie, otwórzmy sobie ten pokój. Okej. Stop it! Don't you worry. It's a whole lot worse than it looks. Cleanliness is next to godliness, and my mother's pretty fucking close to meeting him right now. She wants me to do this. I have to show her how to hold her. She wants us all to show her our love. Daddy! Well, you don't want to disappoint her now, do you? We can't do that. What are you talking about? Okay, teraz będziemy musieli uciekać. Do pokoju, który sobie przed chwilą otworzyłem. I tutaj używamy liny. Bierzemy widelec. Zoe, open the door. Tak, z tym, że teraz nie weźmiemy tej głowy, bo nie wiedzieliśmy o tym. Można nawet zobaczyć, będzie zamknięta ta skrzynia. No właśnie, nie można zajrzeć do środka. Tym się różnią właśnie te zakończenia. Czyli przechodzimy sobie dalej. Tym razem nie wyjdziemy z domu, tylko zakończy się w garażu. Gasimy zapalniczkę. I znowu czekamy na odpowiedni moment. Tutaj mamuśka chodzi. Najlepiej, żeby weszła tam do tego pokoiku z shotgunem. To jeszcze nie ten moment, to jeszcze nie ten moment. Jeszcze chwila. O, idzie właśnie tam. To my idziemy szybciutko teraz, znaczy no nie szybciutko. Dalej składając się. Szybko tutaj drzwi odblokować. I'm so sorry. I don't know what's wrong. Okej, niech da klucze. Don't touch her! Don't hurt my family! I don't understand, mama, what's going on? Here! Take it! Take it! Go! Go! Don't worry, mama. I'll go get help. A my teraz musimy się dostać do garażu. Why is this happening? Always did like that.
Teraz musimy wyczuć moment. O nie, 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 nie. Kurczę, że zawsze idzie w tę stronę. Jak on chodzi, zobaczmy. Stoi i co teraz? Teraz się zawraca. A jak teraz? Teraz w tamtą poszedł. To jest nasza chwila. Jest bardzo krótka chwila. Jest Evelyn. Don't you want to meet your little sister? Now you'll just be in road. I to jest właśnie złe zakończenie. To jedno z możliwych zakończeń. Tym razem walka Zoe skończyła się właśnie tak. Nawet drobna różnica może mieć ogromny wpływ na przyszłość. Nie udało ci się poprowadzić Zoe ku jej prawdziwemu przeznaczeniu. Udało się za pierwszym razem. Teraz tylko poczekajmy jeszcze na osiągnięcie. No i dobra, jeżeli film ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.